Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Przekąt na podstawie grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości grania stosłupa. Grania stosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawę i jeden wierzchołek drugiej podstawy. Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą grania stosłupa kąt alfa o mierze. Szukamy tego kąta alfa. Wiemy z treści zadania, że przekątna jest dwa razy dłuższa od wysokości, czyli jeżeli wysokość oznaczę jako h, no to przekątną oznaczę jako 2h, ponieważ jest dwa razy dłuższa. Ale zobaczmy, że połowa przekątnej znajduje się również tutaj. Ten odcinek to jest połowa przekątnej. Czyli tutaj też możemy zaznaczyć h. Zatem trójkąt, który oznaczę literkami A, B, C, dajmy na to, trójkąt ABC musi być trójkątem równoramiennym, ponieważ mamy wysokość jako wysokość i połowę przekątnej, która też jest równa wysokości. Czyli trójkąt równoramienny, czyli ma dwa kąty takie same, czyli 2 alfa plus 90 stopni daje nam 180 stopni, czyli 2 alfa to jest 90 stopni, 1 alfa to 45 stopni, czyli poszukiwany kąt alfa ma miarę 45 stopni, odpowiedź B.